Witajcie, jestem Aladdin, dzisiaj ze mną jest Katfan. Siema. I dzisiaj zajmę się odśnieżaniem, bo jak widzicie, zasypało mnie. Znowu. Znowu. Dobra, to może najpierw sobie tutaj polecimy. Jest to mapa typowa polska wieś, V3. Snow Edition. Tutaj Zenka chałupa się spaliła. Zenek. Chałupa się mu zjarała. Błota wszystkie pozamarzały. Nie ma się w czym umyć. Czym ty się myjesz, to ja nie ten, ja mam tam podczepioną wodę do domu. Nie każdego stać na takie luksusy. W przyszłości być może z tej mapy będzie serial ze mną i z Katfanem. Jak go ładnie poprosicie. Że kupił sobie monitor. A na pewno będzie serial z mojej mapy. Tak. Co nie? Tak. Ej, no nie po to się męczę już od 3 miesięcy. Nie no, no tak. Oczywiście. Tak. Tutaj trochę skup sobie odśnieżymy. Co? Nic. Udało mi się odpalić gitara w oknie. A, bo, no tak, bo ty masz ten monitor zepsuty. Ja pierdzielę. No bo ja zawsze o tym zapomnę. No, ja też. Wstajesz, idziesz grać, patrzysz, monitor nie działa. I tak co dzień. Od 2 miesięcy. Tak, na święta będę miał. No, a poza tym jeszcze planuję zakup Golda. Czyli będzie następna seria z Golda. Jak kupię. No. Bo nigdy hajsu nie było. Ani czasu, ani... A jak był hajs, to nie chciało mi się... Jak mi się chciało, to hajsu nie miałem. Bo to drogie rzeczy są. Bardzo. Nie no, naprawdę. No na farminga no, też się trochę... 35 zł to kupa pieniędzy jest. Tak, bardzo. Tylko 4 no, godziny roboty. Ale farminga ja też dosyć długo kupywałem, no nie? Co? Mówię, farminga ja też dosyć długo kupywałem. No. Tak, ja kupię, też se kupię, no, ale kupiłem. Ja też, miesiąc kupowałem. A ja? Tutaj ładnie nam idzie odśnieżanie. W następnym odcinku może... Co? Cicho, ja teraz wiem. W kwietniu wychodzi ten dodatek, Holmer. No wiem. Gdyby nie ja, to byś ty o tym nie wiedział. Powiedz, że ja to dopiero na stronę zobaczyłem. Bo ja ci powiedziałem, że to jest. Nie, to przypadkowo zobaczyłem na tej stronie. A nie, to ja Maciejowi powiedziałem. No. No. To w następnym odcinku z typowej polskiej. Albo las, albo wywiozę zboże. To zobacz. Katfan za nie mówił. No co? No co?
Upił się. Wodą gazowaną. Ty, no teraz też jest gazowana, także wiesz. Ja. To jest dopiero pomysł. Stworzyć gazowaną. Kto by to pił? Gazowana woda w proszku. Potrzebujesz wody. Tak. O, tu widzicie? Chałupa Katwana. Co ja? No tu mieszkasz. Gdzie? No nie pamiętasz? Nawet widzita nawet nie wie, gdzie mieszka chłopak. Chwila. O. Może ci trochę na podwórku odśnieżę. Bo tu widać się nie chce. Później mi zapłaci za to. To ja ci odśnieżę. Łupiesz się odśnież. Łupiesz. Jo. Ja ci tutaj proszę ciebie pięknie podśnieżam. Ja ci to mówię. Bo tylko ja u nas mam pług. A widzisz. To by się nie chciało kupywać. Nie stać mnie na taki luksus. Przepiłeś dopłaty. Tak. Ale widzę, że krzesła na stół pozakładałeś. Na zimę się przyszykowałeś. Tu jeszcze ci ładnie pojadę. No, tutaj jest taka wanna i tutaj katwan się myje. A w betoniarce pranie robi. Liza, poczekaj. Ale wiatę se postawił. Czekaj chwilę. Czekaj. Kurde. Co tam, GTA próbujesz odpalić? Nie, ktoś tam się chyba dobija. No ja pierdzielę. Tak u nas sypało, że nawet podwiatek katwanowi zasypało. No. Ale sopli też nie pozgarniałeś. Jak w ciągniku szybę wybiło? Albo dach pogięło? Hopie, co ja bym zrobił? Szyba do dojcza to ania nie jest. O kurde. Przejechaliśmy. Udało się. To jeszcze na koniec odcinka wsiądziemy w 60, trochę przepalimy, sprawdzimy czy dobrze nam, czy było to nam całe zlodowe ciało. Jak widzicie, tutaj nawet sople się po.
No witam was po krótkiej przerwie, ale tak jak mówiłem, 10 minut i muszę od nowa włączać nagrywanie. No ale jedziemy sprawdzić, czy to błoto jest całkiem zamarznięte i zobaczyć, jak tam nasze pole. No co, trzeba przepalić 60. Ale tak długo stała, że nawet sople się porobiły na niej. No i teraz uda się? Czy wejdę dobrze w zakręt? Te ręczne. Chciałem wejść w zakręt na ręcznym, a włączyłem ręczny, to mi 60 stanęła i tyle. Za dobrze poodśnieżałem i dlatego. I uwaga, chwila prawdy, czy przejadę przez to błoto? O kurde. Ledwo, ale dała radę. Ty, utopiłem się. Dobra. No to takim wodnym akcentem kończymy nasz odcinek dzisiejszy. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie.